Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oprócz ile moli w warunkach normalnych jest zawartych w. I tutaj do tego miejsca nie będziemy nic zamieniać, bo wszędzie mamy decymetry sześcienne. Dopiero odtąd będzie inaczej. Dla przypomnienia. 1 mol gazu w warunkach normalnych to 22,4 decymetry sześcienne. My mamy liczyć ile moli, czyli tutaj ląduje teraz nasz x z zadania i tutaj z zadania mamy w podpunkcie A 2,24 decymetry sześcienne. Dla przypomnienia, mamy mieć ilość moli, czyli mała nk Cl2. To, co jest po skosie do x, ląduje nam w mianowniku w dzieleniu, to, co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Pierwszy wiersz to są wartości stałe, czyli to, że wiemy, że 1 mol gazu w warunkach normalnych wynosi 22,4 decymetry sześcienne. Drugi wiersz w zadaniu to zawsze są dane z zadania. Dobra, no to mamy tak. 1 mol decymetry nam się skracają. Wszystko razy 1 to to samo, czyli od razu dzielimy. I mamy 1/10 mola. Teraz mamy ilość moli amoniaku. Tylko to nam się zmienia. Dzielimy, no to widzimy, że to będą 2 mole. Teraz tutaj zmieniamy. Schemat jest dokładnie taki sam, więc lecimy tutaj od razu z odpowiedzią. Tutaj otrzymamy 0,15. A w D pięć moli. Tak jak powiedziałam, tutaj będzie troszeczkę inaczej, ponieważ my tu mamy decymetry sześcienne pod decymetrami. A teraz nam tutaj w podpunkcie podają centymetry sześcienne, więc trzeba tutaj być czujnym. I 224 centymetry sześcienne. Dla przypomnienia. 1 centymetr to 1/10 części decymetra. A jak mamy sześcienne, no to musimy to podzielić 3 razy, czyli dzielimy, albo w tym przypadku będziemy mnożyć, jak mamy to tak, w takim zapisie, że to jest razy 1/10, to mamy dopiero 1, razy 1/10 to jest 2, razy 1/10 to już jest 3, czyli będziemy mieć 3 miejsca po przecinku. Zatem to jest 0,224 decymetry sześcienne. I dopiero to tutaj wrzucamy do proporcji, gdy mamy decymetry i decymetry. I otrzymujemy tutaj 1/100 mola. FK, tu mamy na metry. Jeden metr sześcienny, znaczy jeden metr zwykły, ma w sobie 10 decymetrów. To jeden metr sześcienny ma 1000. Więc jak przesuniemy o 3 miejsca, bo 1000 ma 3 miejsca, to będziemy mieć 56 decymetrów. To sobie tutaj wprowadzamy do proporcji.
I mamy. Dwa i pół mola. Cząsteczek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.